Witam w udawanym gamingu, ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty i aktualnie znajdujemy się pośrodku pola z żytem. Mamy lato, jak możemy zauważyć, jest piękne, słoneczne, gorące lato, a ja jestem ciągle pewnie ubrany w zimowe ubrania, także warto byłoby je zmienić. No ale zanim to nastąpi, to jednak trzeba by się zająć troszeczkę polami. Ja pozaznaczam, co tutaj jest do zmiany. Oczywiście wszystko obsiewamy przy pomocy kapusty, gdyż kapuściany biznes kwitnie. Także ja się za to biorę i będziemy się słyszeli już za chwilkę, już za momencik, kiedy faktycznie będzie już coś ciekawszego, albo tak naprawdę przejdziemy już do sedna całego odcinka, bo całkiem sporo rzeczy chciałbym dziś zrobić. Dobrze, wszystko wszystkiemu, ale widzę, że znowu 1, 2, 3, 4 domy zostały uszkodzone. Ja nie wiem, jak oni w ogóle dbają. Tutaj uszkodzenia, również studnia, chata zielarska, aha. Czyli pracownica studni zaszła w ciążę, jak rozumiem. Okej. Chata zielarska uszkodzona, właściwie to nawet obie. Łowiectwo, również uszkodzona chata jest. I dobra, pracują, tutaj macie jeszcze szczęście. Hodowla zwierząt, czego tu brakuje? Brakuje kogoś w stajni. Aha, czyli kolejna jest w ciąży, świetnie się zapowiada, naprawdę fantastycznie się to wszystko zapowiada. I magazyn zasobów jeszcze jest uszkodzony i to obok kopalni bodajże. Dobra, to tamtym magazynem się zajmiemy za chwilę. O rany, dobra, przejdźmy może do tego, co jest tutaj tak naprawdę aktualnie naszym priorytetem. Otóż myślę, że na priorytet ustawimy sobie przerabianie siemia lnianego. Albo zostawimy jeszcze 20% tego gnoju, niech sobie przerabiają, ale siemię lniane to jednak będzie podstawa. Z uwagi na to, że zaraz go będzie całkiem sporo, myślę. Może zejdźmy tutaj w ogóle do zera, może sami przerobimy ten gnój i będzie lepiej. Szybciej przede wszystkim. No, myślę, że tak to zrobimy. Dobra, jedna stodoła ogarnięta, no to teraz druga. Ziarno żyta, 55%. Nie, aktualnie trzeba z tego zejść. Niestety, ale trzeba z tego zejść. Jeżeli chodzi o nawóz ze zgnilizny, to też zejdziemy do zera. Dajesz wszystko w siemię lniane, potrzebujemy jak najwięcej łodyg, żeby przerabiać to na te nici lniane. Dobra. Powiedz mi jeszcze w takim razie tak, produkcja, szwalnia, jak to wygląda tutaj? Lniane nici, no całkiem sporo ich tworzysz, to dobra. A ty również, no i sztos, to mi się podoba. Cześć Berbeciu, siemasz. Good day. Good day, co tam masz? Patrz co znalazłem, dzięki, papa, pa. Jagodę, super, sztos. Podoba mi się to, ale właśnie, czekaj ty, bo chyba jest możliwość przypisania już naszej małżonki do jakiejś pracy, prawda, czy nieprawda? Drogomira, wolne miejsce. Tak, ona już może pracować, bardzo mnie to cieszy. To będziesz pracowała, może, czekaj, kim ty jesteś w ogóle? Produkcja, rolnictwo i wydobycie. Czego my aktualnie potrzebujemy? Czekaj, produkcja albo wydobycie, albo rolnictwo właśnie. No to może do stajni bym cię przypisał. A idź do stajni. Weź kunię ogarniała. Dobra. Czy mamy jakieś berbecie, które jeszcze mają po 2 lata? 1, 1, 1, 1, 1. Tutaj 0, 0. O, to nie za dobrze. Ojojki, ojojojki. No dobrze. To ja się przebieram, biorę materiały, naprawiam domki i słyszymy się już za chwilę. Hubert, ja nie wiem jak ty zarządzasz tymi swoimi domami, ale generalnie co porę roku muszę je naprawiać. Ja nie wiem w ogóle co ty tu robisz, ale coraz mniej mi się to zaczyna podobać. Te imprezy wymykają się troszeczkę spod kontroli. Opanuj troszeczkę emocje i w ogóle. Bo kurczę, patyków nam nie starcza na to, żeby to naprawiać. Może w końcu muszę to upgrade'ować do poziomu kamiennego. O kurczę, masz, następna ściana dziurawa. Ja nie wiem, naprawdę. Co porę roku, a jeszcze młotek się zepsuł, super. Co porę roku trzeba to naprawiać, to nie jest normalne. Uspokój tą żonę. No proszę, owocki już są gotowe, bardzo mnie to cieszy. Czy my mamy w ogóle jakiś... Aha, patyków jeszcze zabrakło, super.
Widzisz, przez twój dom, przez tą kobitę, która tam mieszka, zabrakło patyków. Czekaj, ile jeszcze domów jest uszkodzonych? Nie no, oczywiście to są żarty. Czekaj, jeden dom jest tylko. John Wick. O, świetnie. Następny. Imprezowicz. Nie wiem, chłopaki, co z wami zrobić. Podniosę wam podatki najwidoczniej, bo innego wyjścia nie widzę. 500 plus się skończyło. Koniec. I takie wrażenie odniosłem, że w momencie, kiedy... Co to było? Że w momencie, kiedy my jesteśmy jakby blisko jakiegoś miejsca, gdzie powinno coś się respić, to już się przestaje respić. Takie dziwne wrażenie odnoszę, bo kurczę, jakoś... Trochę czasu minęło od ostatniego razu, kiedy były te beczki tutaj zrespione przy rzece. Dobra, wszystko? Nie, jeszcze tutaj ta ściana. Dobra. Wszystkie domy? Wszystkie. Dobra, to wydobycie. Chata zielarska oraz chata zielarska. Przecież tam nikt nie pracuje, to co tam się zepsuło? O, nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Aha, dachy i to w tym samym miejscu. Ok. Widzę, że chata łowcy wcale nie lepiej wygląda. Dobra. Tu jest ok. Tutaj również jest ok. Dobrze, że oni nie przestają pracować w momencie, kiedy budynek jest po prostu uszkodzony lekko. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, obejdźmy jeszcze to, zobaczmy jak to wygląda, okej. Czyli tak, tu jest wszystko... Ok, czekaj, bo co ty wytwarzasz? Mikstury udźwigu i brakuje lulka. No dobrze, no to z uwagi na to, że możemy zbierać mniszek lekarski, oset, jagodę, czy lulka możemy również zbierać teraz? Chyba nie do końca, kurczę, chyba nie do końca. No dobra, no to w takim razie co? No to... Mordo, idziesz i zbierasz jagody, no bo nic innego nie pozostało. A jagody jak najbardziej nam się przydadzą. I dziwne, że mimo takiej ilości rzeczy, którą oni muszą zbierać, to jemu w ogóle nie skacze ten poziom produkcji. Przepraszam, przetrwania. Chata myśliwska, brakuje materiałów. Czego wam brakuje? Brakuje solonego mięsa, bo nie ma soli. Okej, no to reszta w zwykłe mięso. Sztos. Tu już załatwione, tu już załatwione. Hodowla zwierząt. Tutaj nie będzie, bo póki co nie mamy nikogo, kto się tym zajmie. Produkcja. No i tu już się zaczynają schody, bo tak. Brakuje nam kogoś na pewno do kuchni i trzeba będzie kogoś zatrudnić. To na pewno. Tutaj widzę, zaczyna czegoś brakować również. Czego zaczyna ci brakować? Pewnie prostych pochodni. Nie, kamieni do rzucania. A no tak, bo przecież nie tworzymy kamieni do rzucania, to nie ma co się dziwić. Magazyn na zasoby, to naprawimy później. Mam jakieś kłody jeszcze? Mam 16. Dobra, to możemy zrobić tak, że... To możemy zrobić tak, że ja wytworzę te proste pochodnie, wytworzę również... drewniane włócznie. Przerzucimy się na sprzedaż drewnianych włóczni, bo troszeczkę ich mamy, z tego co zdążyłem zauważyć. I słyszymy się w momencie, kiedy już będziemy jeździli i odbierali questy, tak myślę. Czy te bukłaki, które ja posiadam, to one... Załóż? One nie posiadają wody, to też... Trzeba je zostawić, dobrze. Niczego nie biorę na sprzedaż. Zmienimy jedynie ten jeden sklep. Charakter jednego sklepów. Tego, bo nie mamy... Możemy w ogóle handlować drewnianymi włóczniami, czy nie do końca? Drewniana kusza, drewniany bełt. Czekaj, to ci zmniejszę. Jest, drewniana włócznia, no i sztos. Weźże tym pohandluj troszeczkę, dziękuję ci bardzo. No i kurczę... Czy ty, przyjacielu, możesz być kimś więcej? Kim ty jesteś? Strogobor. Bo ja bym potrzebował kogoś, kto się zajmie wodą. Sobierat to nie, Strogomir też nie. Jezu, te podobne imiona są strasznie. Jaczemir to też nie za bardzo. Już coraz więcej tych ludzi. Podoba mi się to. Dobra, mamy tutaj tak, rolnictwo 1.
No to fajno. Produkcja? Nie, produkcja jest ok. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kuźnia też ma dwóch na dwóch, także sztos. Dobra. Ale myślę, że przejdziesz sobie przynajmniej tymczasowo do kuchni, z uwagi na to, że no chciałbym, żeby zaczęli przerabiać tą żywność na troszeczkę większych obrotach. Okej, okej. I co tutaj będziesz robić? Gulasz. No i sztos. 21 jednostek na dzień. Mnie jak najbardziej się to podoba. A jeszcze zobaczmy tylko tak. Najpierw. Kaczuszek jak zwykle jest dużo. Kurczaczków standardowo nie za wiele. Zobaczmy, jak ta trzoda w ogóle wygląda. Gęsi. No to tak. Ciebie możemy sprzedać. To nie tak, przepraszam. Tak, chcę sprzedać zwierzę. Tego gęsiora również chcę sprzedać. A nie, gęsiątko na razie zostawimy, bo ono będzie droższe. Kury. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kury? Tego koguta możemy sprzedać. Kury, 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 kogut, kogut. Dobra. Tu już jest ok. Świnie. Mamy dwa knury. Jejku, nie wierzę w to. Mają prosiaczka w końcu. Cześć, prosiaczku. Byłeś przerobiony na bekon. Brawo, postarałeś się. Chociaż i tak jestem rozczarowany. Boże, nawet drugą świnkę mamy. A to nie, to ostatnio mieliśmy. Tak, to ostatnio było. Cześć. Cześć, Kazimiera. Jak to wygląda tutaj sytuacja na froncie? O, tu mamy świniaczki, tu mamy świniaczki, tu mamy prosiaczka, prawdaż? Tu mamy drugiego prosiaczka i tak myślę, żeby nie usunąć tego płotka. Żeby one sobie tutaj przechodzić mogły. Nie, powinno być ok. A czy mamy może owieczkę jakąś? Nie, jeszcze nie. Ale koniki są tyle, znaczy no, koników jest tyle, ile było. Także też nie najgorzej. Chodź, Rupercik. Gdzie jesteś? Skąd tyś się tam wziął w ogóle? Patrzcie go, jaki mądrala. Ej, kurę wypuściłeś. Teraz będziesz ją gonił. Będziesz ganiał tego kurczaka, zobaczysz. Wracaj tam. Weź go ktoś złap, please. No, ale w każdym razie. Widzę, że tutaj chłopaki już zaczynają i dziewczyny troszeczkę pracować. Bardzo mi się to podoba. A my tymczasem śmigamy sobie do... Może jeszcze wróćmy do naszej osady, bo widzę, że tu też mamy questa, tak. Troszeczkę się pospieszyłem z tym. Wróć, pr, 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 pr. Kto ma tego questa? Tu niedaleko ktoś. Róbcik, bo znowu to robisz. Dziękuję. Ty? Nie. Ty? Też nie. To w takim razie... Ty? Nie. Ty masz questa, cześć. Drogomira. To w ogóle żona chyba jest, co nie? No tak. W czym ci mogę pomóc? Zgubiłam łuk, okej. Dla ciebie to wszystko. No prawie. Róbcik. Patataj, patataj. W ogóle dziecko samopas zostawiłaś, serio? Dobrze, że się za bardzo nie oddala. Pilnuj go czy coś. Właśnie, miałem sprawdzić, czy mamy jakiś wolny dom. Jest jeden dom, dobrze. Z uwagi na to, że mamy jeden dom, możemy przyjąć dwie osoby. I wydaje mi się, że rolnicy to będzie dobra opcja. Myślę, że tak. Ewentualnie... O, beczka. Cześć. Sięgnę stąd? Nie do końca. Co mamy w beczce? Sadzonki śliwy, 3 sztuki. Super. Róbcik.
I ziarno owsa, dwie. To bym ci dał te ziarna, ale generalnie nie mogę tak zrobić. Szkoda. Szkoda, że się nie da konia karmić. Że wiecie, dajemy mu na przykład jakiegoś owsa czy czegoś i on nagle szybciej zaczyna biec albo coś takiego. Fajnie by było, gdyby tak można było zrobić. Mamy również wóz, który ostatnio chyba... Tak, oczyszczałem ten wóz. Witajcie gostowianie, witam serdecznie, dzień dobry, sprawdźmy kogo my tu mamy. Mamy Bertolda, który jest rolnikiem oraz wydobycie, o, jutro gost, a dzisiaj body, nie wiem, w głowie było to śmieszniejsze. Dobra, chodź, przyjmę cię do nas i wrzucę cię do, czekaj, gdzie ty jesteś, tutaj, Bertold. Bertold, będziesz pracować, przyjacielu mój, w... O Boże, może nie, bo nie mamy kasy. To pójdziesz póki co do... chaty zielarskiej też nie za bardzo. Ja bym cię wysłał może do chaty wydobywczej, co? Idź do chaty wydobywczej. Przypiszę cię oczywiście jeszcze do domku. I jeżeli chodzi o chatę wydobywczą, to ja bym bardzo był zadowolony, gdybyście naprawdę skupili się na glinie. Dobra, wydobywacie tu glinę i to całkiem spore ilości, także sztos. Sprawdźmy jednakże, kto ma questa. Cześć, Albert. Jakiś nowy chyba, bo go nie kojarzę w ogóle. Dalebor to nie. Ty? Nie. Lamberta. Cześć, Lamberta. Czym ci mogę pomóc? Potrzebuję pomocy silnego mężczyzny. Jedzenie zaginęło. Spoko, nie ma problemu. Co to za quest? Mięsko i jagody. Okej. Chodź, Robcik. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej na poszukiwania przygód. Jedziemy na szlak. Jedziemy sprawdzić, czy jacyś bandyci i łobuzy nie zespawnowali się gdzieś w naszej okolicy. I mam nadzieję, że nie zabiją nas. O, proszę, jeszcze worki. Spoko. Tak myślę. Co my tu mamy? Niestety nic. No dobrze. Nieco minami zrzedła, ale jedziemy sobie dalej. Zajedziemy teraz do Borowa. Gdzie w ogóle mamy te questy? Borowo? Serio? Tylko tyle questów było? Taka bieda edition troszeczkę. No dobrze, trudno. Kurczę, no nie fajnie. Myślałem, że tego więcej będzie. To znaczy nie fajnie. Przynajmniej na szybkości można to zrobić, a później poświęcić czas na crafting. Także nie powinno być najgorzej. Tutaj wjedziemy? Wjedziemy ten spoczko. Siemanko. Szybki zapis. Czy tutaj jagody gdzieś były? Tak, tutaj są. Dobra. Cyk. Kogo my tu mamy? Potrzebujemy kobitki, bo... mamy tylko dla niej miejsce. Wydobycie i zbieractwo to niezbyt. Ulryka. Trader i łowca to też niezbyt. I Huberta, która jest tylko od wydobycia. No to w ogóle mi to się nie podoba. Ale tu gdzieś była misja. Kto ma misję? Ty masz misję. Szybki zapis. Falibur. Cześć, w czym ci mogę pomóc? Pokłóciłem się z żoną, teraz ona nawet nie chce ze mną gadać. Spok. Dawaj mi tę żonę, gdzie ona jest? Tam. Nie, co ja? Czekaj. Rodzinna sprzeczka. Gdzie jest ta żona? Tutaj. Przepis na ciasto, prawda? Magazyn żywności trzeciego poziomu, sztos. Ida, cześć. Słuchaj, ty, bo jest problem, bo twój mąż nie wie, o co ci chodzi. Powiedz mu, że wkrótce z nim porozmawiam. Ok. Chyba coś zepsułem. Bo przeklikałem za szybko. Przekonałem twoją żonę, żeby z tobą porozmawiała. Chcę się pogodzić. Dziękuję bardzo, nieznajomy. 45 monet. Spoko.
Nie, to szybsze rozwiązanie questa nawet. Mnie się to podoba. Dobra, no to teraz tak. Mamy do wykonania jeszcze zgubiony łuk, czyli łuk refleksyjny mamy przynieść, ale to w naszej osadzie. Przynieść mięso do Ghostowi. Okej. To zróbmy w ten sposób. Pojedziemy do osady, weźmiemy ten łuk refleksyjny z magazynu. Damy go małżonce. Weźmiemy trochę mięsa, oddamy go w Ghostowi, czy też je oddamy w Ghostowi. No i przejedziemy się do tej Denicy zobaczyć tego questa, jakiego tam mają. Szkoda, że przeklikałem, bo w gruncie rzeczy, kurczę. A nie będę tego wczytywał, nie ma sensu. Za jedno ciasto, olać to. W ogóle odnoszę wrażenie, że jak jedziemy po bezdrożach jakichś, to ten koń jedzie wolniej. Nieznacznie, ale jednak różnica jakaś jest. Trzeba będzie ten magazyn na żywność, kurczę, powiększyć. Tak, 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 ja ciebie też. Łuk refleksyjny. Mam nadzieję, że jakiś jeszcze jest. Że nie sprzedał wszystkich. Drewniany bełt. Jest łuk refleksyjny. Dobra, daj mi ten jeden. Weźmiemy jeszcze troszkę mięska. Akurat to, bo się psuje. Małżonko, słuchaj, bo jest problem. Znaczy problem. Cześć. Oto twój nowy łuk. Proszę cię uprzejmie. Dziękuję ci bardzo. O, nowy poziom dyplomacji. Sztos. Umiejętności. Dyplomacja. Co możemy sobie wybrać? Handel? Mamy na maksa, dobrze. No to 10% szybsza produkcja u pracowników. No raczej, mordo. A co my tu jeszcze mamy? 10% wolniejszy spadek nastroju, niższe podatki, zapotrzebowanie na żywność i opał. To takie. Chodź, róbcik. Gdzie jesteś? Tutaj. Jedziemy do Ghostowi oddać quest. Co ty na to, przyjacielu? Czy jeżeli budynek jest uszkodzony i na przykład go nie naprawimy, to czy on ma na przykład, nie wiem, szansę się rozpaść? Albo cokolwiek takiego? Czy to nie do końca tak działa? Ciekawe. Z jednej strony kusi mnie, żeby to zostawić i zobaczyć, co się z tym stanie. Z drugiej strony, no tak nie za bardzo. Nie będę kusił losu. Bo boję się, że zostaniemy, że tak powiem, z ręką w nocniku. Gdzie tutaj? Kto to miał tego questa? Kesta. Nie ty. Tutaj również nikt. Ty też nie. Ty, cześć, Lamberta, proszę, to dla ciebie. Smacznego. Jeszcze bym ją pięścią uderzył w ogóle. Gęby do wykarmienia. No okej, okej. Dobra, no to co? No to jedziemy do Denicy zobaczyć. A jeszcze, czekajcie. Tutaj kiedyś był skarb. Może tym razem się zrespił. To chyba nie tu, tylko tutaj wyżej. O, no niestety. No dobrze, trudno się mówi, jedziemy do tej Denicy całej. Słyszymy się już na miejscu, bądź standardowo na czymś ciekawszym. A to już jest dziwne. Zazwyczaj przy kopalni gliny. Przy... jak to się nazywa? Przy złożach gliny. O. W momencie, kiedy znajdujemy glinę, powinna być też łopata. W tym przypadku... kurczę, jakoś tej łopaty tu nie widzę nigdzie. Albo się nie zespawnowała. Albo ja zepsułem i w momencie, kiedy podniosłem tylko łopatę, a zostawiłem tą glinę, no to ona się już po prostu nie spawnuje do momentu, jak nie oczyścimy całego terytorium. Także warto zapamiętać, ewentualnie na konia będziemy zrzucali tego typu przedmioty.
Kurczę, no nie powiecie mi, że taka przejażdżka nie jest przyjemna. Tu jakaś rzeczka, tu jakieś ptaszki ćwierkają, muzyczka sobie gra. No kurde, sztos. Nie licząc tego, że trzeba iść niedługo do pracy, no to sztos. Kurde. Znowu zjechałem z drogi. I ją zgubiłem. I witam wszystkich w Denicy. Dzień dobry, dzień dobry. Potrzebujemy kobitki, która ogarnie nam pracę w studni. Byłoby bardzo miło. Kogo my tu mamy? Mamy Gustawę, która będzie pracowała w studni, czy może nie do końca? Czekaj, bo jeszcze zobaczymy, kogo my tu mamy. Aha, Poznań znowu siedzi. No dobra. To kto ma questa? Tutaj ktoś ma questa, widzę. Cześć, Matylda, czym ci mogę pomóc? Nie masz przy sobie trochę wełny? Pewnie, że ci przyniosę zaraz ci wełnę. Zwłaszcza, że to ty nią handlujesz. 4 sztuki, pokaż mi swoje towary. Wełna. Oto i wełna. Te questy są coraz prostsze, nie? No dobrze. Dobrze. Z uwagi na to, że właściwie... byliśmy już w Denicy i tam nic ciekawego nie było. A my mamy ile? No parę minutek już jest za nami, jeżeli chodzi o rozgrywkę. To moglibyśmy się przejechać właściwie przez rolnice i te wszystkie te ościenne takie... czy też ościenne, skrajne tutaj miejscowości. Zobaczymy, kogo tam mamy ewentualnie do przyjęcia. Czy znajdziemy jakiegoś kogoś, kto będzie dla nas przydatny. No i wtedy cofniemy się do naszej osady i wybudujemy ten magazyn na żywność 3. poziomu. Żeby już się tak naprawdę przygotować, myślę, na sytuację związaną z kapustą na jesień. No bo troszeczkę pól obsialiśmy tą kapustą. No i przyznać trzeba, że no kurczę, całkiem sporo tego będzie. Nie ma co ukrywać. Co my tutaj mamy? Aha, tu już ten wóz, który ostatnio sprawdzałem. Dobrze, taki mały fail. No ale mówię, przejedziemy się tam, zobaczymy, może będzie jakaś kobitka, która ogarnie nam studnię. I słyszymy się już za chwilkę. Ogólnie tak sobie teraz ogarnąłem, kurczę, jakoś w poprzedniej rozgrywce albo szybciej te punkty leciały, jeżeli chodzi o punkty łowiectwa, albo ja coś robię nie tak, bo z tego co pamiętam, to ja już, nie wiem, znacznie mniej żeśmy osiągnęli w poprzednim sezonie, a tak naprawdę, kurczę, łowiectwo to już było na takim poziomie, że pułapek to mogliśmy stawiać po 6 chyba, albo po 5. Więc, kurczę, coś poszło nie tak, coś zdecydowanie poszło nie tak. Kogo my tu mamy? Mamy tutaj pana, który jest rzemieślnikiem i wydobycie, okej. Okay. Mamy Daleborę, która nie. No i Tomirę, która też nie. Bo Tomira jest handlarzem, więc tak nie za bardzo nam w ogóle pomoże. Także wskakujemy na Ruperta i lecimy dalej. Czy strachy na wróble się zespawnowały, czy nie? Bo to też może być dość ciekawe i niestety nie, czyli są jednorazowe, okej. Okay. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, ale tutaj mamy jeszcze wysepkę, może na wysepce jest skarb. Bardzo byłbym rad, gdyby był. I proszę, proszę. Udało się. Chociaż tutaj skarb się pojawił. Skrzynia, a w skrzyni nic. To świetny skarb, chłopaki. Fajnie z waszej strony. Czemu tak jest? Czy ja tu ostatnio stąd coś zabierałem, czy co? Czuję się oszukany lekko. Jak bez kitu, czuję się oszukany. Czy tu nie ma jakiejś beczki może, czy czegoś? Gdzieś tu w tej okolicy chyba kiedyś coś było. Czy nie do końca? Nie. Yeah.
Chyba nie do końca. Dobra, sprawdźmy w takim razie, kogo możemy sobie... tego nikt nie widział. O, bo kurczę, jaki to był sztos w ogóle. Widzieliście ten trik? Dobra, sprawdźmy, kogo my tu mamy. Partumila, która w ogóle jest NPC-em zwykłym. To mnie nie interesuje, ale tutaj mamy dwie kobitki. Dzień dobry, dzień dobry. Często tu przychodzicie? Handel i łowiectwo, to niezbyt. Ten tu w ogóle zgonuje. Przemir, co ty? Też nie za bardzo. Jeszcze się skończy na tym, że w jeden dzień obskoczymy wszystko tutaj. Dobra, szybki zapis na wszelki wypadek, bo zdarzają się dość dziwne sytuacje, w których się okazuje, że tutaj nagle może wyskoczyć jakieś obozowisko łobuzów, które sobie postanowi na przykład do nas strzelić, jak ostatnim razem. Ui, dzień dobry. Taki ze mnie kaskader. Dobry, Rupercik, dobry. Lubomira, nie, czekaj, bo ja nie chcę z tobą handlować. Posuńcie się wszyscy. Dziękuję. Jest Wiltruda? Nie. Jest Grimilda? Nie. Jest Pomir? Też nie. Jest również Bogdan, który potrzebuje eliksiru kosmicznej energii. O, jak już tu jesteśmy, to w sumie moglibyśmy... mam młotek? Mam. Możemy naprawić ten maga... O kurcze. O kurcze, panie, dobre jak chleb. Co tu się porobiło w ogóle? Naprawianie? Okej. Okej, to jeszcze trzy patyki trzeba. Skąd ja wezmę patyki w ogóle? Czemu tu nie ma patyków? Co jest grane? No, myślę, że 12 powinno wystarczyć. Cyk. O kurde, jeszcze dach z drugiej strony. Dobra. To może nie wystarczyć. Cyk, cyk, cyk. Łożesz, i to w dwa dachy nawet. Okej. Cyk. Cyk. No i sztosik. Cały magazyn stoi. Już jest super. Już jestem zadowolony. Drewniana fiolka, gliniana, trzy kamienie. Całkiem sporo mąki. Nie pamiętam skąd. Aha, czy to jest żywność? Nie, magazyn zasobów, okej. Sadzonki też, to też, to też. To również oraz to. No i sztos. I możemy jechać dalej. Siemanko, siema. Kogóż my tutaj mamy? Mamy Tybaldę, rzemieślnik oraz łowca. No i gdybyśmy ciebie przyłączyli, to moglibyśmy, ale trochę roszady by trzeba było zrobić, dobra. To może na razie się z tym wstrzymajmy. Pojedziemy do naszej osady, wybudujemy dom. Myślę jeszcze jeden, tak na wszelki wypadek. I już tam będziemy się słyszeli. Czy ja mam pochodnie? Nie mam pochodni. Oczywiście, że nie mam pochodni. Po co mi pochodnie?
Pierwszy raz w ogóle jadę z tej strony. ...2643, ja nie wiem co te świnie robią, ale co one żrą? Ale ja cię nie wierzę w ogóle. Dobra, ja się wezmę za przetwarzanie tego wszystkiego na... kolejny punkt? What? Ja się wezmę za przetwarzanie tego wszystkiego na nawóz, za przetwarzanie tego na butelki gliniane i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za to, że jesteście razem ze mną. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego. Hej!